pisał, to jeszcze taka informacja, która może być paraliżującą dla wielu osób. Otóż nad Rondem Pobitno ma powstać wiadukt, który połączy Aleję Armii Krajowej z Aleją Żołnierzy pierwszej Armii Wojska Polskiego. Takie rozwiązanie zdecydowanie usprawni ruch, tak mówią rzeszowscy urzędnicy. I teraz rzecznik prasowy prezydenta, pan Maciej Chłodnicki, powiedział tak. Chcemy, uwaga, trzeba się tu skupić, aby dotychczasowe zasady poruszania się na Rondzie Pobitno zostały zachowane. Czyli rondo zostaje. Tak. To jeszcze bym panu powiedział, niech pan tam te strzałki namaluje przed rondem, kierunki na pasach ruchu. A może przy okazji tego by się dało? Może jednym rzutem będzie taniej. Uwaga, zmiany mają polegać na nadbudowie wiaduktu nad rondem. Z tego wiaduktu korzystałyby samochody jadące z północy na południe i w kierunku przeciwnym. I tu pozdrawiamy pana redaktora Ryszarda Czacha. Pan nie miał okazji chyba słuchać audycji. Na popych. Na popych, która... słyszałem, że istniała taka. Wie pan? Tak. My jesteśmy niejako spadkobiercami audycji na popych. Tak, o, to jest poważna sprawa. Poważna bardzo. Misja. Mhm. Bo to naprawdę klasyk był. Pozdrawiamy serdecznie pana Ryszarda. Bardzo pozdrawiamy. No, wracając do tego wiaduktu. Wiadukt łączyłby Aleję Armii Krajowej z Aleją Żołnierzy pierwszej Armii Wojska Polskiego. Może to dobrze, bo tam... No jak pan to widzi? Jak ja z kursantami, bo w momencie, gdy realizuję zadanie, czyli uczę ich poruszania się po rondzie z dwoma pasami ruchu, to pierwsze to właśnie to jest to skrzyżowanie z ruchem okrężnym na Pobitnym tam. Bo jest duże, przejrzyste, wygodne, dużo czasu do zrealizowania tych wszystkich swoich myśli, do skupienia się przez kursanta, więc tam jeździmy. I tam faktycznie największe właśnie korki, mam wrażenie, tworzą się właśnie tutaj z obwodnicy w kierunku północnym i odwrotnie. I w kierunku przeciwnym. W kierunku przeciwnym. Muszę sobie to podkreślić i sobie to zapisać. Tak, także bardzo... może to jest dobry pomysł, aczkolwiek ja myślałem, że będzie przebudowa taka, że to rondo zostanie zlikwidowane, no bo ono jest takie dosyć kolizyjne, że tak powiem. Tam często dochodzi do kolizji. Panie Tomku, wystarczy, tak jak sam pan powiedział, namalować strzałki. No strzałki przed rondem. A może rondko turbinowe by zrobić z tego? Turbinowe nie, bo ma tą wadę, wie pani, ma tą wadę, że nam nie można zawrócić. Nie z każdego wjazdu na rondo można zawrócić. Także to jest ta wada ronda turbinowa. Ale te strzałki by pomogły, czyli na pasie prawym rysujemy strzałkę przed rondem do jazdy prosto w prawo, na pasie wewnętrznym lewym rysujemy strzałkę do jazdy prosto w lewo i może to by trochę pomogło. Może wystarczy taki remont? Może taki remont wystarczy za parę złotych. My możemy pomalować, nie? Nie, no ja mogę, kamizelkę, tylko poproszę kamizelkę. Ale wie pan, jak ja marzę o tym, żebym mogła pomalować takie strzałki, które ułatwią życie wszystkim? Oczywiście, też bym chciał takie ułatwiające życie wszystkim, namalować strzałki. Taką misję mamy, może ktoś nam kiedyś pozwoli. A tymczasem pani Zofia, witamy, dzień dobry. Drugi temat, jeśli państwo pozwolicie, mianowicie chodzi o rondo na Pobitnym. Obiecał pan prezydent przed wyborami, że będzie dwupoziomowe. Więc sądzę, że żadnej ślimaki, tylko najprostszym rozwiązaniem jest tak, jak planują, poziom ten, co jest, czyli zero, zostaje rondo, a tunel trzeba przekopać Armii Krajowej, w tunel rzucić w kierunku łącznika autostradowego i ronda Kuronia. Będą najmniejsze koszty i najmniej roboty. Tylko ale to wiadukt, tunel. Nie tunel, wiadukt ma być górą pójść. Górą rzucą. Nie. To właśnie błędne. A, pan by chciał w ziemię, że w ziemię? Tańsze jest tunel i mniej kosztów, mniej całego zamieszania, lepszy jest tunel. Co pan mówi, taniej by było wkopać się w ziemię i pod rondem puścić? Taniej, panie redaktor, mniej roboty. Tu trzeba pale, ślimaki, rozjazdy. Zepsuta jest cała infrastruktura. Mamy szpital, mamy kościół, mamy cmentarz. I to wszystko, że tak powiem, zakłóci wizualizacyjnie ten cały układ. W tunelu nikt nie widzi auta z Armii Krajowej. W tunel i SRU już wylatują poza cmentarzem, prawda, na górce, bo zważywszy, że jest górka i jest wszystko prosto, łatwo i przyjemnie. Wie pan co, że nawet to widzę, bo faktycznie jak pójdzie wiadukt górą, to zakłóci tę przestrzeń. Tak, oczywiście, panie redaktor, zważywszy, że jest miejsca na tyle, że się spokojnie tunel zmieści. Dwa pasy na wprost tunel, prawy pas, prawda, w prawo i równocześnie z prawego wjeżdżam na rondo, skręcam w lewo, jeśli chcę z Armii Krajowej się zawrócić z powrotem na miasto. To są proste rozwiązania. Firmy na zachodzie też tak robią i najlepszy jest tunel. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy w Europie i w Polsce. Wszystkiego dobrego, panie Romanie. Całujemy. Dziękujemy serdecznie. Dwa policzki całuję. Pieszy jak peryskop? Tak. To po pierwsze.
Dobre, ja tak, dobre. Ale wie pan, ja jestem takim peryskopem. No, ja też się rozglądam. Ja może nie tak peryskop, tak lewo, prawo, to bardzo mocno, cały czas. Mimo, że jestem na przejściu, to i tak cały czas się rozglądam, że tam jakiś wariat nie leci gdzieś z boku. A tutaj wie pan co, że pan Roman ma rację. Może jeśli... tutaj fajne. Ale remont, jak będzie tam na rondzie, to ja sobie w ogóle nie wyobrażam, co się będzie działo. Ja też sobie nie wyobrażam. To będzie masakra. Ale wie pan, tym tunelem to jest fajny pomysł, bo tam jest taki szeroki pas zieleni. Jakby tam wpuścić dwa pasy ruchu, tak, żeby przejechały sobie pod rondem na drugą stronę, tam może by to wcale było fajnie zorganizowane. A taki tunel? Nie mamy sobie tunelu takiego, nie co? Nie ma takiego. Kładkę kurczę. Mamy, a tunelu nie mamy. Jak no, możemy nie mieć tunelu? Jedyne miasto w Polsce, które nie ma tunelu. No naprawdę. Panie prezydencie. Tunelu. Tunelu tam trzeba. Tak, bo jeszcze tunel, nie ma. Tunel, bo nie mamy. Bo nadto już różne rzeczy no są. Mamy okrągłe kładki.